A dzisiaj prowokacyjny materiał o tym, jak cesarz internetu, jak guru milionów internetowych troli Krzysztof Stanowski obroniłby coś, co jest nie do obronienia. Ja dzisiaj wam pokażę, jak cieć pisowskiej propagandy zabrałby się za temat, gdyby strata Orlenu powstała za czasów pisu. złotych, 14 miliardów, 14, 14 miliardów złotych! Postanowiłem się dzisiaj zabawić trochę w Krzysztofa Stanowskiego. I nie to, że będę ludzi wyzywał, obrażał albo doprowadzał, nie wiem, do Łez, że tak powiem, ale zrobię rzecz niemożliwą. Czyli zabiorę się za temat, który jest nie do obrony dzisiaj przez rząd Donalda Tuska i zrobię to, co Stanowski na przykład z CPK, z PKP Cargo czy z innymi rzeczami, po prostu zmanipuluje i obronię coś, co jest nie do obronienia. Ale zanim przejdziemy do materiału, to muszę kilka rzeczy wam powiedzieć. W trakcie tego materiału może paść kilka przekleństw, więc musicie już być przygotowani na to, że tak jak Stanowski będę przeklinał. Może paść, nie, na pewno padnie wiele manipulacji, no bo można być, można być rzetelnym dziennikarzem, a można być pisowskim dziennikarzem, który manipuluje faktami. Padnie kilka wyolbrzymień, ale padnie też kilka no powiedzmy takich prześmieszkowych sytuacji, żeby rodem ze stanowskie, rodem ze stajni kanału zero zminimalizować to, co jest tak naprawdę dużym problemem. I na koniec musicie wiedzieć, że nie biorę Orlenów w obronę dlatego, że Orlen, PKO czy NASK mi zapłacił. Nawet nie biorę ich w obronę dlatego, że ktoś mi obiecał, że jak zrobię coś, a później nie będę na nich krzyczał i wyzywał, to mi coś dadzą. Robię to tylko dlatego, żebyście zrozumieli, jak łatwo jest manipulować danymi, jak łatwo jest manipulować opinią publiczną, szczególnie jak się ma miliony subskrybentów na YouTube, a także miliony followersów na social mediach. Chcę, abyście także zrozumieli na podstawie tego materiału, że to, co robił Stanowski na początku kanału Zero na temat CPK później na temat PKP Cargo, później na temat innych instytucji, które musiał brać w obronę, bo były to pisowskie wydmuszki, to Stanowski robił jako manipulację. I ja dzisiaj też robię manipulację nie po to, żeby obronić Tuska i Fonfare z Orlenu, tylko po to, żeby pokazać jak łatwo manipulować. Ale ja w przeciwieństwie do Stanowskiego na końcu tego materiału powiem wam moją, Uczciwą opinię na temat sytuacji finansowej w Orlenie, bo ja w przeciwieństwie do Stanowskiego nie biorę pieniędzy, wróć. Nie brałem, i nie biorę i nie będę brał pieniędzy od instytucji, które dają ciała, ale są bliskie na przykład moim poglądom. No, czasami szkoda, bo jakby tak mi dali, nie wiem, 719 tysięcy z nasku albo z jakiegoś innego Orlenu, no to, to by mogło trochę coś zmienić w moim życiu. Znaczy, na pewno zmieniłoby to że stałbym się przekupną szmatą, którą nigdy stać się nie chcę. I to, co robi Kanał Zero z wieloma materiałami, które powinni na przykład powiedzieć, że coś się dzieje dobrze, albo coś się dzieje źle, ale oni tak naprawdę odwracają kota ogonem, jest niczym innym jak przysłowiowym tym, co widzicie teraz na ekranie, lizaniem dupy. Ze względu, że ja dupy nikomu nie liżę, to ja wam powiem, a w sumie to czasami liżę, bo czasami to, no, proszę was o subskrybowanie, Komentowanie, lajkowanie, więc w sumie można by powiedzieć, że lizę dupę moim widzom. Hmm, o źle się teraz z tym poczułem, ale wiecie co, wiecie gdzie to mam, dupę to mam. Bo ja wiem, że materiały, które dla was, dla was robię, są zawsze rzetelne, ciekawe i lubicie je oglądać. I bez mojego lizania Waszej dupy, Wy je subskrybujecie, komentujecie, lajkujecie. A dzisiaj, proszę Was, napiszcie mi w komentarzu, co myślicie na temat tego, żebym częściej robił takie materiały satyryczne, no może wyśmiewające trochę, dalsze działania prawicowych, skorumpowanych przedsiębior... przedsiębiorców, chciałem powiedzieć przestępców, ale powiedzmy dziennikarzy, nieskorumpowanych, opłacanych przez partyjne media, dziennikarzy. Powinienem ich wyśmiewać, czy raczej ich zostawić w spokoju? No dobra. I zanim zaczniemy, to pamiętajcie, w tym materiale za kilkanaście sekund usłyszycie dużo manipulacji, wyolbrzymień, umniejszeń, Naciągania faktów. Ktoś, kto jest uznawany za cesarza albo guru internetu, jak Stanowski, jest uży... jak Stanowski bardzo często jest nazywany, może dopuścić się takiej manipulacji just like that. Dla mnie Stanowski nie jest guru internetu. Dla mnie Stanowski jest cieciem politycznej, pisowskiej propagandy. A więc najlepszymi metodami ciecia Stanos Ciecia politycznej propagandy PiSu Krzysztofa Stanowskiego zaczynamy materiał broniący pana prezesa Fonfare oraz Donalda Tuska, którzy w Orlenie, no cóż, można powiedzieć wyraźnie, dali trochę ciała. Koncert informuje, że grupa Orlen mimo rosnącej presji otoczenia makroekonomicznego zakończyła drugi kwartał tego roku z zyskiem operacyjnym lifo z wyłączeniem efektu regulacji na poziomie 11,3 miliarda złotych. Jest on wyższy o 8% rok do roku. Wynik Orlenu, mimo tego co krzyczy dzisiaj opozycja, mimo tego co krzyczy dzisiaj Zjednoczona Grupa Przestępcza, prawicowi, dziennikarza, także wszystkie szczujnie media, dzisiaj Grupa Orlen ma o 8% zysk ebidalifo wyższy od tego co było za czasów Obajtka. Więc gdzie są te krzyki? Po co opozycja dzisiaj krzyczy, że nie ma pieniędzy w Orlenie? Skoro Orlen, jak wyraźnie wynika z raportu, zarabia więcej o 8% niż za czasów Obajtka. Zysk na detalu, jak wskazuje nie tylko sama grupa Orlen, ale także były prezes Orlenu, pan Obajtek, rośnie rok do roku o prawie 40%. Siła nabywcza Polaków dzięki temu także rośnie o kilkadziesiąt procent. To dzisiaj. Jak mówi sam prezes Obajtek. Gdzie zysk z detalu to było 2%, proszę pana. Dziś zysk z detalu, proszę pana, jest 500 milionów. Za moich czasów zysk z detalu kwartalnie był między 250 a 300 milionów. 18% mamy wzrost zysku na Orlenie. Jak każdy z Polaków widzi, kiedy cena paliwa jeszcze na przełomie 22-23 to było około 9 zł. Dzisiaj jest to troszeczkę ponad 6 zł, a wtedy była inflacja 20%, dzisiaj jest dosłownie kilka procent, co oznacza, że każdy Polak jadący dzisiaj na stację benzynową może kupić za tę samą wypłatę w tym samym zakładzie pracy o kilkadziesiąt procent paliwa więcej, co powoduje, że możemy pojechać spokojnie na wakacje. I nie musimy się przejmować tym, że mamy drogie paliwo za 10 zł. Co więcej, zauważcie, że dzisiaj, dzięki, że dzisiaj wszyscy pracujący Polacy mogą nie tylko kupić więcej paliwa, i jechać dalej, ale mogą spokojnie patrzeć w przyszłość mogą spokojnie brać samochód i zawozić swoją chorą teściową albo chorego teścia do szpitala. Nie muszą czekać na karetkę, mogą wziąć samochód i po prostu pojechać, bo paliwo efektywnie dzisiaj jest o kilkadziesiąt procent tańsze. Orlen właśnie zanotował 13 miliardów straty w porównaniu z podobnym okresem zeszłego roku. Oznacza to, że wyparowało 13 miliardów złotych. Jasne, teraz cała opozycja i politycy i dziennikarze i prawicowe media będą krzyczały 13 miliardów, mamy mniej w Orlenie, 13 miliardów, 13 miliardów, 13. Miliardów, 13... Naście miliardów mniej w Orlenie! Tak będą krzyczeli prawicowi indolenci ekonomiczni, którzy nie znają na się na podstawowych zasadach makro i mikroekonomicznych. Będą krzyczeli, że 13 miliardów wyparowało, że Tusk z zarządem Orlenu ukradli 13 miliardów. Będą krzyczeli, że dzięki 13 miliardom można było 5 orlików w każdej gminie zrobić. W każdym powiecie byśmy zrobili po 3 nowe szpitale. Co oznacza, że można by było za te pieniądze zbudować 13 tysięcy orlików. Co daje nam, biorąc pod uwagę liczbę gmin w Polsce 2477, że w każdej gminie mogłoby być 5 takich orlików. To ja się pytam, moi drodzy prawicowcy, tobiasz Bocheński, obajtek i inni, gdzie są te szpitale, gdzie są te orliki za waszych czasów, skoro rzekomo Orlen miał takie zyski, 13 miliardów, Gdzie jest 13 miliardów? Może Mo a może 13 miliardów on znalazł. Nasza mała kaciuszka, słuchajcie, taką kacuszkę kupiłem fajną, widzicie? To jest kacuszka która wyląduje tutaj. Ta czuszka kupiona w Ubud, co ciekawe, nie za 13 miliardów, a za 13 złotych. Ale wracając, oni wszyscy krzyczą, więc ja się pytam, Daniel, gdzie są te miliardy, które ty zarabiałeś, a wtedy mogły być przeznaczone na przykład na, or, na orliki, na szpitale, może na bieżnie dobiegać, a może na... Rzuca na, te, na, na, na te tereny, gdzie się rzuca młotem albo szczepem. Dlaczego tego nie budowaliście, skoro wtedy mogliście? Donald Tusk powołuje fachowców do Orlenu. To nie są dyletanci przynoszeni w teczce z pcimia. To są fachowcy, ekonomiści, którzy wiedzą, co robią i dzięki tym ich decyzjom mamy pewnego rodzaju strategię. Dzięki tym ich decyzjom możemy wyraźnie powiedzieć, że cena nabywcza paliwa dzisiaj jest poniżej 5 zł w porównaniu do tego, co było jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Dzięki temu możemy powiedzieć, że jeżeli Polak dwa lata temu mógł kupić paliwo 2 litry paliwa za prawie 20 zł, to dzisiaj za te same 20 zł kupi ponad 3 litry paliwa. Czy ta kwota, realna kwota nabywcza, zmalała za czasów obajtka? Nie. Ona za czasów obajtka rosła, bo wtedy paliwo kosztowało po o kilkanaście procent, czy tam o kilkadziesiąt procent złot, w złotówkach więcej. Mówi się, że Orlen stracił 13 miliardów zysku. To jest nieprawda, bo Orlen ma zysk ponad 18 miliardów, tylko niestety prawicowi debile nie potrafią tego liczyć. Jesteście z synami, którzy po prostu okłamują Polaków dzisiaj. Prawico. Opozycją, wy debile jedni, indolenci ekonomiczni. Po co wy się bierzecie? Wy powinniście zamknąć ryje i siedzieć cicho, bo Orlen dzisiaj ma 18 ponad miliardów zysku, ale jak? No właśnie, posłuchajcie. Orlen przeznaczył, jak widzicie, ponad 15 miliardów z czystego zysku na to, żeby obniżyć cenę energii w pierwszym półroczu tego roku. Więc, jeżeli popatrzymy coś, czego Orlen za czasów Obajtka nie robił, nie przekazywał 15,6 miliarda zysku do skarbu państwa, tylko rozwalał na prawo i lewo, na przykład na zatrudnianie syna pani, 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 pani premier Szydło. Oraz innych setek, jak nie tysięcy, bezużytecznych debili w swoich strukturach, to musimy powiedzieć, 2,7 miliarda wykazane w bilansie, plus 15,6 miliarda przekazane do skarbu państwa, to jest 18 ponad miliardów. Nie ma dyskusji na temat 18 versus 15. 18 jest więcej niż 15, które Orlen wypracował w zeszłym roku i nawet Kaczyński by to wiedział, że 18 debile jest więcej niż 15. Polacy, tak samo jak ja już widzą to zakłamanie i obłudę, które dzisiaj stara nam się prawica obajtkiem i innymi przekazać, Polacy na mediach społecznościowych szeroko komentują i piszą takie rzeczy. Ty, Daniel Obajtek, czy członkowie PiS i suwerennej Polski wiedzą już, dlaczego Orlen zanotował spadek za pierwsze półrocze? Ano, dlatego, że przestano okradać obywateli na stacjach Orlenu. Fonfara jest najlepszym menadżerem i fachowcem od dekady, jaki zasiadał w Orlenie. Tak można byłoby, tak naprawdę, skonkludować w PiS. Internauty. Dlaczego internauta ja i wszyscy inni tak mówimy? Ano dlatego, że Orlen zaczął dzielić się z Polakami swoim zyskiem, a nie z pisiorami. Polacy w ten sposób też mówią wyraźnie o bajtek Morawiecki. My pamiętamy, jak dymaliście nas w 2022 roku, kiedy nagle VAT wracał na poziom 23%, a cena paliwa nie drgnęła. To znaczy, że przez kilka, kilkanaście miesięcy, kiedy VAT był obniżony na paliwo, Orlen dymał Polaków, bo rosła jego marża. Marża wtedy była kilkadziesiąt czy kilkaset procent wyższa niż lata wcześniej. W momencie, kiedy VAT wrócił na 23%, cena paliwa się nie zmieniła, to znaczy, że Orlen rękoma obajtka zmienił marżę tak, żeby Polacy tego nie zauważyli. To jest manipulacja, której wy się dopuszczaliście, a którą dzisiaj wszyscy rozliczamy. Pamiętamy także, jak przed samymi wyborami manipulowaliście ceną paliwa, wyciągając paliwo z rezerw strategicznych, które było tańsze. Dzisiaj zarząd musiał uzupełniać te rezerwy strategiczne, które są nietykalne, i ze względu na to, właśnie też cena magazynów, które Orlen musi, nie cena, przepraszam, bo nie chcę być dyletantem, wartość, a także obciążenie po stronie bilansowej magazynów, które Orlen musi utrzymywać, jest dzisiaj zdecydowanie wyższa niż to, co było za waszych czasów. Wy wyprzedawaliście rezerwy strategiczne, obecny zarząd musi je uzupełniać. Tak to się działo, tak to się niestety dzieje w ekonomii, kiedy prostaki zaczynają się zabierać za duże firmy. A więc jeszcze raz, Orlen nie stracił 13 miliardów złotych. Orlen przekazał te pieniądze Polakom w postaci dobrowolnego opodatkowania. Obajtek doił Polaków na marżach w momencie, kiedy, podniósł, kiedy rząd podniósł VAT, on obniżył te marże. Orlen ręcznie sterował cenami, bo obajtek wykorzystywał rezerwy strategiczne, które dzisiejszy zarząd musi uzupełniać. Oczywiście, Daniel krzyczy w mediach społecznościowych, że nazywamy go złodziejem. Mówiono, że ja drenuję Polaków, proszę pana. A co mamy, Daniel, powiedzieć o tobie, kiedy wykorzystywałeś potrójne, potwórne marże, do tego, żeby nabijać sobie kasę? Bo pamiętajcie, że jeżeli Orlen generował duże zyski, to Daniel Obajtek dostawał duże premie. Nie Daniel Obajtek, cały zarząd i Rada Nadzorcza, wszyscy dostawali duże premie. Tak naprawdę ich premie zależały od tego, na ile nas wydymają. Jak wydymali nas na kilkadziesiąt procent na marżach, to dostali kilkaset procent premii. Te działania Obajtka były niczym innym, jak drenowaniem kasy. I co by on dzisiaj nie powiedział, to jest... Największym krwiopicom polskich ciężko zarobionych pieniędzy. Daniel Obajtek także stara się wytłumaczyć, że za jego czasów to nie było drenowania portfela. Patrzcie teraz. Daniel, nie jest 18%, może nawet jest więcej niż 18%. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ty pokazujesz zysk 15 miliardów, to musimy pokazać zysk nie 2,7 miliarda, a zysk Powiększony o obowiązkowe dopłaty do budżetu państwa, czyli zysk Orlenu porównujemy 18 do 15. I w ten sposób pokazujemy, że Twoje 350 milionów zarobione na detalu versus 450 milionów zarobione przez Fonfarę na detalu, to jest bardzo, ale to bardzo taka sama kwota, bo to jest cały czas około 2,5%. 2,5% zysku grupy Orlen pochodzi z detalu, czy za obajtka, czy za funfary, więc przestań kłamać indolencie ekonomiczny Pisowska-Kreaturo. Jeżeli nie umiesz liczyć ty i ten twój zespół Tureta, to zacznijcie używać kalkulatora do liczenia. Orlen jest często, ale to bardzo często takim pierwiastkiem w różnego rodzaju działaniach biznesowych i gospodarczych. Orlen, jak nasz kaczyński, wyznacza trendy. Tak było przez lata i tak jest dzisiaj. I oczywiście pisowcy krzyczą, że Orlen będzie zamykał inwestycje że Orlen nie będzie wchodził już w nowe gałęzie przedsiębiorstwa że nie będzie rozwijał nie wiem, energetyki, energetyki na morzach że nie będzie budował nowych farm wiatrowych albo solaru, albo fotowoltaiki. Bo to, że w raporcie jest napisane na inwestycje wydamy w tym roku niewiele ponad 35 miliardów złotych, i będzie to o blisko 9% niższa kwota niż we wcześniejszych planach, to to, że Orlen wydaje, planuje wydawać o 9% mniej niż za czasów Obajtka, to nie znaczy, że inwestycje będą zamykane. To znaczy tylko tyle, że najpierw wypieprzymy wszystkich niepotrzebnych pracowników, łącznie z panem, nie wiem jak on się nazywa teraz, bo on zmieni nazwisko, ale z, z, z synem pani Szydło. Kilkaset osób wywalimy z zagranicznych inwestycji, dzięki czemu te inwestycje będą efektywne, a nie efektowne. Dzięki temu jesteśmy w stanie mniej wydać na inwestycje, mając taki sam ich poziom. Osiągniemy te same cele przy niższych wydatkach, przekonywał w tym samym materiale, w tym samym dokumencie zarząd Orlenu. Co więcej, zarząd Orlenu też wyraźnie pokazuje, że to ich działania doprowadzają do tego, że na pewnych, fol, po, na pewnych polach działalności, do której Orlen i cała banda nie była w stanie nawet dotknąć paluszkiem, dzisiejszy zarząd realizuje kilkudziesięcioprocentowe wzrosty. Koncern konsolidując aktywa przejęte, z przejętej spółki KUFPEC w Norwegii zwiększył produkcję węglowodorów o 27% rok do roku. 27% zwiększają produkcję węglowodorów. Tym samym mówią, że nie musimy ściągać już o 20%, że z. Kierunku rosyjskiego, wschodniego i niepewnego kierunku, nie będziemy ściągali 27% węglowodorów, co powoduje, że stajemy się jeszcze bardziej niezależni w tym zakresie. Obajtek tylko krzyczał, Morawiecki tylko szczekał, a dzisiejszy zarząd realizuje politykę niezależności węglowodorowej w Orlenie, jak i w Polsce. I tak jak wam powiedziałem, gdyby nie Fonfara. To mielibyśmy dalej dojenie polskiej kasy, to dalej byśmy mieli paliwo po 9 zł, a inflację po 15%. Gdyby nie Fonfara i Tusk, nie zatrzymalibyśmy szaleńczej polityki dymania Polaków przez Zjednoczoną Grupę Prawicowo-Przestępczą. Dobra, słuchajcie, koniec. Koniec lania wody, koniec pieprzenia głupot. Bo przez te 20 minut, w których mówię do Was jak Stanowski, do swojego tempego elektoratu, naprawdę zaczęła mnie boleć dupa. Bo, bo czuję jakby ten gościu, i nie mówię o Lechu Wałęsie, bo tego gościa szanuję i uwielbiam, ale ten gościu Kaczyński. A w ogóle to patrzcie: półeczka prezydencka. Lech Wałęsa, niedoszły prezydent Jarosław Kaczyński. I obecny prezydent Andrzej Duda, czyli taki mim, który nic nie mówi. On tak siedzi, nie widzi, nie mówi, nie słyszy. On chyba się od agaty uczy. Ale wracając, od tego 20-minutowego gadania, jak Stanowski naprawdę boli mnie dupa i zaschło mi w gardle. Ale obiecałem wam na koniec kilka szczerych słów moich szczerych słów na temat sytuacji w Orlenie. Zanim do tego dojdziemy, to pamiętajcie, na moim Instagramie. Naprawdę ciekawe zdjęcia, i powiem Wam szczerze, że będzie niespodzianka o, bardzo fajna niespodzianka. Nie tylko, nie tylko kaczka, ale jeszcze jest jedno fajne zdjęcie. Zapraszam Was na mojego Instagrama. Link do Instagrama macie tutaj. A teraz moje szczere słowa na temat Orlenu. Ja zdefiniowałem trzy elementy, które mają prawo wpływać na to, że dzisiejsze wyniki Orlenu są tragiczne, bo jeżeli mówimy uczciwie, a teraz mówię szczerze, jeżeli Orlen ma 2,7 miliarda zysku i 40 miliardów spadku przychodów, zysk, ok, jestem w stanie obronić, ale 40 miliardów spadku przychodów, no to powiem Wam tak: są trzy elementy, które mogły się zadziać w całym no, tym ekosystemie orlenowskim. Po pierwsze, prezes Fonfara i zarząd, jak przyszli do Orlenu, to nie ogarnęli tego wszystkiego i nie wiedzą nawet, gdzie są trupy. Znaczy, powiem więcej: to, że trupy w szafie są, to oni może wiedzą, ale oni nie wiedzą, gdzie są te szafy z tymi trupami i który trup wyszedł w tej chwili na zewnątrz i spowodował, że 40 miliardów przychodu tak dużej firmy po prostu wyparowało. Żebyście mieli świadomość, 40 miliardów przychodu rocznego, przychodu Orlenu, to jest około 10% jego przychodu. To jest około 10% przychodu, to jest potężna ilość, która nagle wyparowała, więc fonfara z zespołem mogli się nie połapać, jakiego trupa w szafie zostawił obajtek. Drugie, kryzys gospodarczy dotyka zawsze największych. Po pierwsze, na końcu dotyka dobra luksusowe i to jest najśmieszniejsze, ale na początku dotyka tych największych. Na przykład Volkswagen miał zawsze największe problemy, jak się zbliżały, zbliżały kryzysy Toyota. ExxonMobil i może być, że my zaślepieni propagandą, ośmioletnią propagandą PIS-u, a teraz tak naprawdę prawie dwuletnią wojną, walką pomiędzy koalicją 15 października a Zjednoczoną Przestępczą Grupą Prawicową, gdzie ja jestem też elementem tej walki, zostaliśmy zaślepieni i nie widzimy tego, że nadciąga kryzys gospodarczy. Orlen i jego wyniki i odpływ przychodów może być symptomem tego, że faktycznie nadciąga kryzys gospodarczy. Jest jeszcze trzeci możliwy scenariusz. Stanowski mówi prawdę, a obajtek był rzetelnym i prawdomównym menadżerem. <laughs> Kurwa, kto to sam nie wierzy? Że... Dobra, napiszcie mi w komentarzu. <laughs> Kurwa. Ja, jak ja to wymyśliłem, to ja nie wiem. Dobra, napiszcie mi w komentarzu, czy waszym zdaniem Stanowski jest rzetelnym dziennikarzem, a obajtek prawdomównym był menadżerem? Tak czy nie? Dobra. Ale z drugiej strony. Nie, kurwa, muszę się uspokoić. Przepraszam Was na sekundkę. Dobra. Ale z drugiej strony, Krzysiu, co ja tam kurna mogę wiedzieć o ekonomii? Co ja tam mogę wiedzieć o przedsiębiorstwach? Ja jestem tylko trolem, który ma dwa fakultety, ma certyfikat usługowego prowadzenia ksiąg rachunko rachunkowych. Ja jestem byłym prezesem spółki giełdowej. Co ja tam mogę, co ja w porównaniu do ciebie, człowieka o milionowych zasięgach, który dla wielu jest carem internetu, a dla mnie jesteś tylko cieciem pisowskiej propagandy, co ja mogę o tym wszystkim wiedzieć. Ale z trzeciej strony, ale patrząc tak całkowicie już na serio, to panie Tusk, panie Fonfara, panie prezesie, panie prezesie PKO oraz innych firm Skarbu Państwa, pan Tomasz Siemoniak jest wam w stanie dostarczyć mój rachunek bankowy w 5 sekund, jako koordynator służb specjalnych, a nie jako gość, którego znam, ale jest wam w stanie moje konto dostarczyć w 5 sekund. Jak przelejecie mi na to konto, powiedzmy, 719 milionów, wróć, 719 tysięcy, na przykład z Nasku, z PKO, z PZU czy z Orlenu, to ja obiecuję Wam, że będę takim Waszym Krzysztofem Stanowskim. Nie, żartuję, nawet za te pieniądze nie zeszmaciłbym swojej twarzy, jak inni prawicowi dziennikarze zeszmacili. Dziękuję Wam i do zobaczenia już jutro. Pa.